Marek, co się stało? Co się stało? Marek, co się stało? On zemdlał? Marek! No, chyba tak. Weź dzwoń. Dlaczego zemdlał? Dzwoń po pogotowie, człowieku, no dzwoń szybko! Dlaczego on zemdlał? No skąd mam wiedzieć, skąd? Kamerzysta? Co jest operator? A Mikołaj nie powinien przypadkiem podkładać prezenty, a nie kraść? Dobra, daj spokój. No ale... kto wierzy w świętego Mikołaja? No, co ty? To nie są twoje pieniądze nawet. No nie są moje pieniądze, no i co z tego? I tak ta choinka brzydko wygląda. No ładnie z tymi pieniędzmi wygląda na tej choince. No, no niby nie, ale no, jednak to są pieniądze Marka, a nie no dobra, twoje. Dobra, ja ją biorę lepiej, no słuchaj. No. Trzeba sobie radzić. Jak ale to chyba odłożyć można te pieniądze, czy co? No dobra, daj spokój, normalnie wezmę. Te pieniądze, zobacz, teraz chyba lepiej wygląda niż bez tej kasy, co? No ale coś by się przydało i tak nałożyć. Dobra, zaraz nałożymy. W każdym razie ja muszę jakoś wydać te pieniążki, nie? Ponad 5 koła jest. 5? No, wydamy na coś fajnego, nie? A kupisz mi tym razem coś? Bo już parę razy mi obiecywałeś, a średnio z tego co wyszło. Dobra, kupię ci coś. Dobra, chodź ze mną do sklepu. No dobra. Dobra, to chodź. To jest operator. Ale się odwaliłeś ty. Co? Szacun, kurde. Siebie no. Też widzę za 5 lat takiego. Za hajs kruszwila baluj. Fajnie, co? No, szacunek. Kurczę, muszę to zanieść gdzieś, bo tutaj w szopie wiesz, nie schowam Gucci, bo mi ukradną. No, no, ale... Wiesz, mogę schować? Czekaj, najważniejsze. Co? Co kupiłeś mi, tak jak obiecałeś. A, spokojnie, zostawiłem dla ciebie prezent. Zostawiłeś? Naprawdę? Premia świąteczna. O ja. Ale fajnie, w końcu. To chodź do chaty, normalnie schowam te Gucci w piwnicy Kruszwila, no bo przecież nie schowam w szopie, nie? No dobra. Bo będzie przypał. Dobra, dawaj. Dobra, operator, ja tylko schowam te Gucci i idziemy pić, chodź. Dobra. Złodzieju. O co ci chodzi? Ty bezwstydniku. Jak ty to zrobiłeś? Ale co? Oddawaj moje ciuchy, oddawaj. Ale to nie są twoje rzeczy. Moje ubranie oddawaj. A Barek, to nie są twoje rzeczy. Oddawaj moje ubranie. Złodziej! Ale to nie są twoje rzeczy, Marek! Oddawaj moje ubrania! Ale to nie są twoje oddawaj rzeczy, Marek! Moje ciuchy! Moje ubrania! Ale to nie są twoje... Zostaw! To nie są! Dawaj to! No przysięgam, nie są! Nie są twoje ciuchy, Marek! Dawaj mi to. No ale zobacz, miałeś takie ciuchy... Jeszcze chcesz się ze mną kłócić o to, że... No ale nie miałeś takich ubrań, Marek! Jak to nie? No zobacz, to nie są twoje ubrania. Jak to nie są moje? Tylko ja mogę tak się ubierać. No ale widzisz. Skąd ty to wziąłeś? No. Skąd ty masz torby Gucci? Skąd ty je wziąłeś? Główka pracuje, Marek. Pokaż sobie w środku. Jesteś złodziejem. No nie, to są moje małe ubrania. No mówię ci, że nic nie jest twoje. Jakim cudem? Skąd ty masz pieniądze nagle? No się pracuje, się ma. Dobra, operator, chodź, idziemy do piwnicy. Ale mało brakowało. Co? Co mało brakowało? Żeby się zorientował. Ale z czym? Z tym sianem. Jakim sianem? Że dał się orżnąć. Jak na się pięć koła. Z tej choinki. A, no tak. No. Zapomniałem. Ty teraz do mnie dotarło, że ja mu zabrałem pieniądze z choinki. Dobra, dał się orżnąć, frajer to niech ma. No, bo by te pieniądze potem wziął czymś, żeby wrzucić tą choinkę z tymi pieniędzmi. Jeszcze raz? Mówię, że wziąłby te pieniądze z tej choinki, czy by ją wyrzucił po prostu z tymi pieniędzmi. No, myślę, żeby wyrzucił. No to co to mu za różnicę robi? No. Się nie dał orżnąć. Po prostu wziąłem co moje. I tak mi nie dał prezentu. Dobra, chodź operator, idziemy do góry. To na razie, Marek. Złodzieju. Ale co ci chodzi? Chodź tu. Ale o co ci chodzi? Bliżej. No co się stało? Co się mogło stać? Nie wiem, co się stało. Co się mogło stać? No co się stało? No nic się nie stało, no. Co się stało, pytam się. Przyznasz się? No ale nic się nie stało, Marek. Zamierzasz się przyznać, czy nie? Czy będziesz dalej okłamywał wszystkich? No ale co się stało? No co? No słucham twojej odpowiedzi. Dalej będziesz okłamywał wszystkich? Dalej zamierzasz tak robić? Dalej będziesz kradł? Ale co kradł? No co ty? Ja się nic nie ukradłem. No co ty? Już wiesz, o co mi chodzi? No nie, nadal nie wiem. Zniknęły pieniądze z choinki. A ty nagle przychodzisz mi tutaj z dwiema torbami Gucci. Przychodzisz w zupełnie nowych ubraniach. I do tego z operatorem na dole mówicie o tym, że jestem jakimś frajerem. Ja nic nie mówiłem. Przyznacie się w końcu do tego, że obydwoje jesteście złodziejami. Ale Marek, ja nic nie ukradłem. Czy zamierzasz dalej oszukiwać? To kamerzysta. Ale co ja? No ty! Co ja? Ja nic nie ukradłem. Ale co? Ja też nic nie ukradłem. Jak rozwiązujemy tą sprawę? W sensie? Ale ja nie wiem, o co chodzi, Marek. Zawsze na ciebie krzyczę, ale teraz sprawa jest dosyć poważna, ponieważ na choince no były tysiące. Jak zamierzasz to rozwiązać? Macie jakiś pomysł? Ja nic nie wiem. Możecie mi coś zaproponować? Ja nic nie wiem. Powiem tak, choinka ma wrócić do pierwotnego stanu. Możecie sobie nagrywać, możecie sobie, nie wiem, obciągać, co chcecie. Róbcie sobie co chcecie, tylko choinka ma wrócić do pierwotnego stanu. Czyli ma być ubrana, tak? Ma być ubrana z podobną. Dobra, ubierzemy ją, operator. Ale ja nikomu nie obciągnę, nie obciągam. Nie pajacuj już przed tą kamerą. Dobra, a ty chodź. Nie bierz wszystkiego na serio. Chodź. Ubierzemy tą chwilkę, chodź.
No. Chodź, nie się zdenerwował. Dobra. Ty, operator. Co? Jednak ta premia świąteczna twoja, stuwa, będzie mi potrzebna. No ale to była moja premia. No ale widzisz, jak wygląda sytuacja. Nie wiem. On mnie nie odpuści, musimy to ubrać z powrotem. Musimy się postarać. No ale obiecaj mi coś, dobra? Dasz mi? Dam ci coś z tego Gucci. No, no, niech stracę. To chodź, idziemy do tego sklepu, do no, rzeczy. No, lecimy. Kamerzysta? No. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby ubierać w to, co kupiłeś choinkę. Czemu? No, chciał pierwotny stan, czyli chyba mu chodziło o te pieniądze. No wiesz, nie oddam rzeczy, nawet już nie mam paragonu. No ale... Dobra, nie zorientuję się, co ty gadasz? Normalnie ubierzemy tą choinkę lepiej niż była ubrana, a nie w jakiejś kasę. No kto normalny w kasę ubiera choinkę? O kurwa. No co, to co? Zaraz znajdę pierwszy produkt, który rozsypiemy i pokażę widzom, co? No dobra. Dobra, to weź cięcie. Dobra, patrz, mam już pierwszy produkt, wata sztuczna. Waciki? No wata sztuczna na ten, na choinkę, wiesz jak zajebiście będzie wyglądać? No, to już to widzę. Mówię ci, ta choinka będzie rewelacyjna. A ubierałeś kiedyś choinkę? No ubierałem. Znaczy no, nie do końca, no ale jest, kiedyś musi być ten pierwszy raz. No. Na pewno lepiej będzie wyglądać niż w tej kasie. No, w sumie nie wiem. Jak nie wiesz, zobaczysz, po prostu ty tego nie widzisz. No. Jak to będzie... Zobaczysz, zaraz zrobisz cięcie i po cięciu zobaczysz, jak to już będzie z tymi wacikami wyglądać. Mówię ci. Ja ci mówię, że Marek nie będzie zadowolony. A ja ci mówię, że będzie zadowolony. Zobacz. No, zobaczymy. No, powiem ci, że jakoś zaczyna wyglądać ta choinka. To ci mówiłem, że będzie dobrze, a ty narzekasz. O nie będzie dobrze. Mówię, patrz, już wygląda jakby tutaj śnieg na tą choinkę spadł. A to waciki są tylko. Tylko waciki. Wiesz, ile mam jeszcze tam rzeczy w zanadrzu? Ciekawe jakich. Co ty tam masz? Patrz na to. Widzisz to? Zabrywałem na promocji. Myślisz, że z takimi bombkami powie, że to źle wygląda? No z dwoma. Patrz, jak one są leciutkie w ogóle, patrz. O! No i co żeś zrobił, chłopie? To były jedyne bombki, jakie miałem. Jest problem. Musimy iść do sklepu. Nie mam już pieniędzy. Dobra, inaczej to rozwiążemy, trudno. Weź się sklej! Może no się ale uda. Jak? No może się uda! No co ty? Poczekaj, może chociaż tak, patrz. Rozbij wszystko. Tragedia. Dobra, ubieramy dalej. No, tak średnio to na choinkę banany. Co ty gadasz? Już mogłeś sobie zjeść. Gadasz, bo tu patrz, tu banana wkładasz. I zobacz jak wygląda, designer. Prawie go nie widać. Ale no bo to nie ma być widać tego banana. Że spadają te banany. Nie wiem czy to wyjdzie. Ale widzisz, patrz. Taki designerski banan, to wygląda już jak drzewo owocowe. No, jak cholera. Zajebiste, co? No i co tam jeszcze wyciągniesz? Ser. Ser? Ser. Człowieku, jak nas, jak Marek nas zabije? Jak zabije? No co ty, wiesz jak ser dobrze wygląda? No z serem na choince? No ser na choince, no co ty? A pieniądze na choince? Widziałeś pieniądze na choince? To już lepiej jak ser będzie na choince, no. No ale pieniądze to pieniądze, a ser... No ser. Ser. Ile on kosztował? 2 złote? No powiemy, że to jest ekskluzywny ser, który kosztuje 3500 zł za kilogram. I co, i uwierzy? Oczywiście, że uwierzy. No, patrząc na twój portfel na pewno. No to powiem, że kupiłem za te pieniądze, które zdjąłem z choinki. Widzisz, że bardzo ekskluzywne produkty, że to straciło na wartości. A on lubi, jak coś traci na wartości. Wiesz co? No? Marek cię zajebie. Razem z tobą, mnie. No co? Ty zobaczysz, że będzie zadowolony. No, zobacz. Ciekawe. Ja tego nie sprzątam, jak chcesz. No co ty gadasz? Mm. A ty posprzątasz? Posprzątam. Już się boję, co tam wyciągniesz. Strzynki. To może bardziej na stół wigilijny, nie na choinkę. Do herbatki. To będzie idealnie, mówię ci. Wszystko będzie wyglądać tak perfekcyjnie. No już wygląda, już. Że będziesz ze mnie dumny. Chciałbym. Kurczę, spada to wszystko. Jak wszystko z tej choinki, człowieku. No co ty, zamknij się i nagrywaj. I jak? No powiem ci, że nie wiem jakie mam zdanie na temat tej choinki, ale na pewno jest smaczna. Ale to słuchaj, wiesz co mam? Co masz? Przygotowane? Coś rewelacyjnego. Pasztet. O nie, o ja. Wyobrażasz sobie, jak będzie wyglądać nas z płytami CD? Ja nowoczesne. Nowocześnie, właśnie. Tego słowa im brakowało. Zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądać z płytami CD. No i jak? Nie wierzyłeś we mnie. No, powiem ci, że te płyty fajnie. Fajnie to wygląda, nie? No, nie, no. Sami obsypię. Jeszcze smaczniejsza się robi. Te z półdłogi biorę ja. Nie wszystkie? Tak. Inaczej to porozkładamy. Dobra, rób cięcie. I został jeszcze jeden najlepszy produkt. Zobaczycie. Dobra, a ty nie jedz tych cukierków, tylko na chinkę nakładaj. No. Tak, nie rewelacyjnie. Ale został ostatni produkt. Ostatni produkt, który jest najlepszy. Nie do widzenia. Zostań tak, jak masz kamerę. Muszę pokazać ten produkt.
słuchaj. Kurwa. Zobacz, co to jest. Tampony? Tampony. Idealne na choinkę. Wyobraź sobie tampony. Jeszcze jak je obleję wodą, to napęcznieją. Dobra. Ta choinka będzie rewelacyjna. Tampony. Wszystko, wszystko. Nie oszczędzajmy. No niczym nie można oszczędzać. Zaraz. Nie narobiłem nawet takiego syfu, nie? No, kot zaraz zje bombki. O nie, zostaw. A nie, tampony się bawi, tylko to spoko. Dobra, chyba można wołać Marka. Marek! Skończyłem choinkę! Jest rewelacyjna! Chodź! Marek, no chodź, śmiało, śmiało. Zobacz, jaka ta choinka jest rewelacyjna. Nie krępuj się, zobacz. Co ty zrobiłeś? Co zrobiłem? Co robiłem? Marek, co się stało? Co się stało? Marek, co się stało? On zemdlał? Marek! No, chyba tak. Weź dzwoń. Dlaczego zemdlał? Dzwoń po pogotowie, człowieku, no dzwoń szybko! Dlaczego on zemdlał? No skąd mam wiedzieć, skąd? Dokładnie choinkę ubrałem! No to dzwoń, nie pierdol! No dzwonię, no ale czemu on zemdlał? Byś ładnie choinkę ubrałem! No ładnie, może mu się podobała tak bardzo, no ale kurwa dzwoń!